Na pewno musimy ustrzec się błędów w defensywie indywidualnych, bo w tych wszystkich sparingach w zasadzie większość bramek po takich błędach padła. Także tutaj myślę, że trzeba dopracować przy stałych fragmentach więcej koncentracji. Co naszym plusem będzie? No na pewno to, że jesteśmy drużyną zaangażowaną w grę i każdy jest wie, co ma robić i każdy chce na 100% zagrać. Rywalizacja w drużynie to też powinno nam dać korzyść. Skupiamy się na tym, żeby zrobić wszystko, żeby wygrać każdy kolejny mecz i to jest nasz cel. Odkąd jestem trenerem, tak podchodzę do sprawy. Nie, jeżeli nawet ja mogę mieć cele wyznaczone przez zarząd, zawodnicy mają zawsze jeden cel, wygrać najbliższy mecz.